Drodzy braterstwo, ja w dniu dzisiejszym zechciałbym się podzielić z wami myślami na temat słów naszego Pana wypowiedzianych w Ewangelii Jana w rozdziale 7, wersetach 37 i wersetach 38. To będą te wersety, które będą nas szczególnie interesowały, ale żeby było nam łatwiej zrozumieć te słowa, będziemy rozważali je w kontekście tych wydarzeń, które opisane są praktycznie w całym 7 rozdziale Ewangelii Jana. Więc interesuje nas dzisiaj 7 rozdział Ewangelii Jana bez tej końcówki jego, czyli w sumie interesuje nas od pierwszego wersetu wszystko do wersetu 39. Więc na początek odczytajmy sobie Ewangelię Jana, pierwszy werset do wersetu 39. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł niejawnie, lecz jakoby po kryjomu. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest? A wśród tłumu wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie, z obawy przed Żydami. A gdy minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus mówiąc, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czy to nie Mojżesz dał wam zakon, a nikt z was nie wypełnia zakonu? Dlaczego chcecie mnie zabić? Lud odpowiedział, demona masz, kto chce cię zabić? Odpowiadając, Jezus rzekł im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. Wszak Mojżesz dał wam obrzeskę, nie iżby ona pochodziła od Mojżesza, lecz od przodków, i w sabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc, i znacie mnie, i wiecie, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. I starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów niż ten ich uczynił? I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówi. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby go pojmali. Wtedy rzekł Jezus, jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi mówili między sobą, dokądże ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków? Cóż to za słowa, które wypowiedział, szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli.
albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ten fragment nas interesuje. Kontekst tych wydarzeń tutaj opisanych i znaczenie w szczególności słów naszego Pana zapisanych w wersecie 37 i 38, które odczytam jeszcze raz. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I tytułem wykładu będzie Rzeki wody żywej z wnętrza ludu Bożego. Bo o tym mówi nasz Pan, że tak będzie. Więc rzeki wody żywej z wnętrza ludu Bożego. Zechcemy się zastanowić, co nasz Pan miał na myśli, gdy wypowiadał te słowa, mówiąc, że z tych, którzy przyjdą do Niego i będą pić to, co On daje, to z ich wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Czy coś takiego się już wypełniło? Czy się wypełni? Nie, w jaki sposób? Ale zacznijmy od początku, bo kontekst, w którym te słowa zostały wypowiedziane, ma znaczenie i tym bardziej dodaje głębi do słów naszego Pana i pokazuje, jak nasz Pan był mistrzem w wykorzystywaniu rzeczywistości i z rzeczy, które były w otoczeniu Jego znane, do podawania głębszych nauk. Tak jak często przypowieści układał o jakimś rzemieślniku czy o pracy na roli, mówiąc o rzeczach, które były dobrze znane słuchaczom, ukrywał głębokie treści. I tak samo tutaj, w kontekście tego święta, o którym jest tutaj mowa, nasz Pan też wykorzystywał pewne elementy tego święta, które były dobrze Żydom znane, do podania głębokich duchowych treści. Bo czytamy, że w wersecie 2, 7 rozdział 2, a było blisko żydowskie święto namiotów. Się zbliżało i mamy opisaną tę sytuację, że jego bracia, rodzina się wybierała, zachęcali go, żeby poszedł. Nasz Pan mówił, że dla niego jeszcze nie jest czas, więc nie poszedł na to całotygodniowe święto razem z nimi, ale później, gdy oni poszli, to w trakcie tego święta i on się pojawił w Jerozolimie, po kryjomu się tam udał. Więc cóż to było za święto, o którym tutaj mówimy? No, mamy powiedziane, że święto namiotów, tak przynajmniej w Biblii Warszawskiej jest ono nazywane. Było to jedno z trzech wielkich świąt żydowskich, podczas których Żydzi pielgrzymowali do Jeruzalem. Znamy te pozostałe święta, bo o nich w Biblii też jest mowa. Było święto Paschy, czy też Przejścia, tak, była pamiątka śmierci, była pamiątka baranka egipskiego i później rozpoczynało się święto Paschy, trwające tydzień i Żydzi wtedy pielgrzymowali do Jerozolimy. Było także święto tygodni, zwane też świętem Pięćdziesiątnicy i też wtedy Żydzi pojawiali się w ten 50. dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie i to z całego świata się zjeżdżali, jak zresztą mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, gdy doszło do zesłania Ducha Świętego i apostołowie głosili, to jest mowa, że byli tam w Jerozolimie wówczas pobożni Żydzi z całego świata, którzy właśnie na to święto się zjechali. Tyle, że święto Pięćdziesiątnicy było jednodniowym świętem, natomiast święto Paschy było świętem tygodniowym i święto namiotów, podczas którego także Żydzi pielgrzymowali do Jerozolimy, także było całotygodniowym świętem. Bo mamy na przykład powiedziane w dalszych częściach, będziemy to rozważali, że w ostatnim wielkim dniu święta, na przykład mówi werset 37, zaznaczając, że siódmy, ostatni dzień tego święta namiotów był najbardziej uroczystym dniem. Więc co to jest za święto namiotów? Jest to święto, które znane jest pod paroma różnymi nazwami w Biblii, a mówią one o jednym i tym samym święcie. Więc tutaj mamy widziane święto namiotów, czasami jest określane także świętem szałasów, albo świętem kuczek, albo po prostu kuczkami, jest wygląda na to, że to są to kuczki, czy też mówi się na to święto Sukkot. To wtedy już z hebrajskiego ta nazwa, Żydzi tak nazywają, że to jest święto Sukkot, bo to jest wzięte od tego właśnie hebrajskiego słowa sukka, które oznacza właśnie kuczka. Więc po polsku święto, oni mówią święto Sukkot, po polsku święto kuczek. To było święto, które w Izraelu obchodzone było, zresztą przez ortodoksyjnych Żydów obchodzone jest po dzień dzisiejszy, od 15 do 22 dnia miesiąca Tishri. Znamy tę nazwę, miesiąc Tishri to ważny miesiąc, siódmy miesiąc w kalendarzu
żydowskim, którego początek mniej więcej odpowiada, początek tego miesiąca Tiszri mniej więcej odpowiada 1 październikowi, co w naszym kalendarzu, oczywiście nie każdego roku, bo oni inaczej liczą czas w oparciu o czas księżycowy, o te miesiące księżycowe, więc czasami tam dodają kolejny miesiąc i to tam się, te wszystkie święta nie pokrywają się zupełnie z naszym kalendarzem, bo my jak w naszym kalendarzu mamy jakieś święto, jeżeli święto jest 15 października, to no co roku jest 15 października. U nich w sumie też jest, że jak święto rozpoczyna się 15 Tiszri, no to co roku rozpoczyna się 15 Tiszri, tylko że 15 Tiszri w naszym kalendarzu wypada w różne dni, bo oni inaczej liczą. I tak na przykład dla ciekawostki, w tym roku, 2019, ortodoksyjni Żydzi będą obchodzić święto to namiotów od 13 do 20 października. Będzie to święto trwało. W ogóle zawsze mnie ciekawiła ta nazwa kuczka, czy święto kuczek, bo chyba nie tam z dzieciństwa, bo tak Biblia Gdańska mówi. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, jak byłem dzieckiem, to nowy przekład, tak Biblia Warszawska, był no dużo rzadziej używany, przytłaczająca większość z braci używała Biblii Gdańskiej z początków XVII wieku i ciągle była mowa o tym święcie kuczek albo o kuczkach, a nie miałem zielonego pojęcia, co te kuczki oznacza, bo okazuje się, że sprawdzałem, że to słowo w języku polskim pochodzi od staropolskiego słowa kucza. Kuczka pochodzi od staropolskiego słowa kucza. Nie wiem, czy ktoś jeszcze takie słowa w ogóle w języku polskim używa. Podejrzewałbym, że dzisiaj już nikt nie używa, ale kiedyś... O, ja mogę powiedzieć, że w moim dzieciństwie było to powszechne na wsi tam, gdzie mieszkałem. Mówiło się na zagrodę, w której tam się umieszczało zwierzęta, żeby je odgrodzić od innych. Mówiła się kucza. Trzeba zrobić kuczę. No dobra, to okazuje się, jeszcze kiedyś tego słowa używano. Dzisiaj współczesny język polski tego słowa już nie zna, dlatego też, tak jak znalazłem, jest to słowo staropolskie, używane. Jeszcze kiedyś, wychodzi, było używane 50-60 lat temu. Tak, potrafi, jeszcze się to słowo przynajmniej gdzie niegdzie jeszcze uchowało. Ale to nie jest istotne. Istotne, że jest właśnie to, pochodzi kuczka, to ma swoje uzasadnienie, bo powstało od polskiego słowa kucza, które oznacza szałas albo chatę. Dlatego też jak Żydzi mówią święto szałasów, no to po polsku było święto kuczek, bo kucza po polsku oznaczała szałas. Dzisiaj się mówi szałas, a nie mówi się kucza, czy też tego typu. To było, dlaczego to święto się tak nazywało, że świętem szałasów, czy namiotów, czy tych właśnie kuczek, bo Żydzi wtedy właśnie budowali sobie takie szałasy, czy namioty, czy dzisiaj to są pewne czasami nawet altanki pewnego rodzaju i przez 7 dni w tym mieszkali podczas tego święta. To święto miało przypominać Żydom, w jakich warunkach musieli żyć podczas wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej. No bo jak weszli do ziemi obiecanej, to się przecież ludzie pobudowali, zamieszkali w murowanych domach, no zgodnie z wszystkimi wygodami, jakie w ówczesnych czasach były dostępne. No ale wcześniej, jak przez 40 lat wędrowali po pustyni i mieszkali właśnie w namiotach, czy w jakichś tam szałasach, zależnie od tego, co gdzie można było postawić, no to mieszkało im się no, zdecydowanie mniej wygodnie, z dużo bardziej prymitywnych, trudniejszych do zaakceptowania warunkach żyli. I to święto kuczek zostało przez Boga ustanowione, bo to święto to nie jest święto, które sobie Żydzi wymyślili. Ono jest nakazane w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych jest nakazane. Bóg to nakazał im obchodzić, no bo to jest tak, takie święto nie kilka godzin, ale cały tydzień. No to to zapada w pamięć coś takiego. Przenieś się ze swojego domu do jakiegoś szałasu. No Żydzi budowali te szałasy w przeróżnych miejscach. Na ulicy, gdzieś na jakichś polach, które mieli. Wielu w miastach budowało sobie na dachu domu, bo tam domy nie takie jak u nas, znaczy dachy nie takie jak u nas są. My z powodu opadów śniegu w zimie musimy mieć dachy spadziste, by ten śnieg się z nich zsuwał. Tam natomiast dachy są płaskie. I dzięki temu dach jest jak gdyby częścią użytkową, no bo u nas na dachu nic nie można zrobić, a tam dach, ponieważ jest płaski, więc jest częścią użytkową domu, bo można sobie na ten dach wyjść, można sobie na nim rozłożyć posłanie i spać w lecie, jak jest ciepło, czy rozstawić stoliki i zaprosić gości i tak sobie siedzieć no, u siebie w domu wciąż, a na świeżym powietrzu
tak i w krajach o ciepłym klimacie. Po dzień dzisiejszy te dachy, zresztą w Jerozolimie i w ogóle w tym basenie Morza Śródziemnego, to takie domy tego typu nie należą do rzadkości, wciąż występują po dzień dzisiejszy. No więc tak na dachu swojego domu budowali taki szałas i tam mieszkali. To im właśnie miało przypominać o dniach wędrówki z Egiptu. No i w sumie sądzę, że to święto bardzo dobrze wpływało ich na ich pobożność i na ich wdzięczność do Boga, bo jak się kończyło to święto i wracali do normalnego mieszkania, to na pewno musieli odczuwać wdzięczność wobec Boga, że nie prowadził ich, że tylko 40 lat trwała wędrówka po puszczy, a nie 400, czy cały czas, i że cały czas nie muszą w takich warunkach prymitywnych mieszkać, tylko mogą sobie wygodnie mieszkać, a przez to właśnie upamiętniali w taki sposób, obchodząc to święto, upamiętniali właśnie tą wędrówkę po pustyni i przypominali sobie, z jakimi niedolami musieli się ich przodkowie godzić i jak zapewne wdzięczni Bogu muszą być za to, że ich w końcu doprowadził do ziemi obiecanej, a więc radość z otrzymanego dziedzictwa i z tego no, bardziej solidnego miejsca do zamieszkania. Przeczytam teraz braterstwu cytat z książki XIX-wiecznego Żyda Edersheima, który został chrześcijaninem, przeszedł na chrześcijaństwo, był nauczycielem akademickim, duchownym, i wywodząc się z kultury, z narodu żydowskiego, bo tam przecież się urodził, spędził dzieciństwo i otrzymał bardzo od swoich ortodoksyjnych rodziców bardzo staranne żydowskie wykształcenie, więc znał te rzeczy od podszewki, sam zapewne w takich świętach, jako mu dziecko, młodzieniec uczestniczył. I on napisał książkę pod tytułem Życie i czasy Jezusa Mesjasza. I żeby właśnie starając się w ten sposób dodać taki kanwy obyczajowej do Ewangelii, że, bo to, co nasz Pan przecież głosił, było w kontekście pewnym. Na przykład my dzisiaj próbujemy zobaczyć znaczenie Jego słów w kontekście święta namiotów, jakie było obchodzone, więc żeby tym łatwiej pomóc tym, którzy no nie są pochodzenia żydowskiego i nie znają ich zwyczajów, w lepszym zrozumieniu słów naszego Pana. I on w tej swojej książce to pisał tak o święcie namiotów czy święcie szałasów. W Jerozolimie wszędzie ustawiano kuczki, na dziedzińcu i na dachu domu, na ulicy i skwerze. Te altanki czy kuczki budowano z gałęzi drzew oliwnego, palmowego, mirtowego, sosnowego, wierzbowego itd. Nikt wtedy nie mieszkał w domu, bo wszyscy przebywali w kuczkach. Wszyscy ludzie z miasta i tłumy z reszty kraju. O wszelkich różnicach klasowych, pozycji społecznej, wszelkich różnicach między bogatymi i biednymi na jakiś czas zapominano, gdy każdy mieszkał w takim samym mieszkaniu jak jego bliźni. Każdego poranka radosna procesja z muzyką udawała się w kierunku sadzawki Syloe, z której nabierano wody do złotego dzbana, wylewanej następnie na ołtarz pośród okrzyków Alleluja. Nocą cztery złote kandelabry, każdy z czterema złotymi czarami, płonęły w centrum dziedzińca, a światło emanujące z nich było widoczne w całym mieście. Wokół tych świateł pobożni mężczyźni z płonącymi pochodniami w ręku tańczyli przed tłumem, śpiewając hymny i pieśni chwały. A lewici, zajmujący stanowisko na 15 stopniach prowadzących do dziedzińca niewiast świątyni, akompaniowali pieśnią na instrumentach muzycznych. Iluminacja świątyni była symbolem światła, jakie miało rozchodzić się z świątyni w ciemną noc pogaństwa. A gdy tylko ukazał się pierwszy promień poranka, trąbienie przez kapłanów w srebrne trąby symbolizowało armię Boga zbliżającą się z uroczystym dźwiękiem trąb i nawoływań, by obudzić śpiących i wyrazić uroczysty sprzeciw przeciwko pogaństwu. Tak to wyglądało, piękne oświetlenie świątyni, z której tak światło świeciło. I takie są przypuszczenia, że to, co mamy zapisane w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 12 wersecie, że ostatniego wieczoru owego święta, czyli ostatni dzień, gdy był już wieczór, kiedy to wspaniałe światło tej wielkiej iluminacji wygasało, że Chrystus właśnie zwrócił uwagę na siebie, wypowiadając takie słowa: ja jestem światłością świata. By tutaj Żydzi przez cały tydzień patrzyli się na to piękne światło świecące na dziedzińcu świątyni i rozchodzące się na całą Jerozolimę. I gdy ono zaczynało gasnąć, bo rzeczywiście
światło świątyni zaczynało gasnąć, bo wiek żydowski się kończył i dni, powiedzmy, no, naszym dni świątyni, może symbolicznie mówiąc, były policzone, bo zostało jeszcze tylko 30 parę lat istnienia do czasu jej kompletnego zburzenia. I tym, że nasz Pan chciał zwrócić, że On jest tą prawdziwą światłością świata, która oświeci, świeci nie tylko Żydom, ale oświeci cały świat. Dotrze do każdego zakątka. A wszystko inne, wszystkie te ofiary, te procesje, te światła, jakie mieli, wszystko to były tylko symbole, cienie, figury, zapowiedzi. Natomiast On jest tą rzeczywistością, która wszystko oświeci. Ja jestem światłością świata. Takie słowa wypowiedziane w kontekście tego święta i w kontekście tego światła, które wtedy gasło po tygodniu świecenia, na pewno miały swój potężny wydźwięk na słuchaczy i bardzo mocno oddziaływały na umysły, na wyobraźnię Żydów. Ja jestem światłością świata. Więc święto było siedmiodniowe, ale najważniejszy był ten dzień ostatni, nazywany Dniem Wielkim, ten ostatni dzień tego święta. Podczas tego dnia cały ceremoniał świąteczny oraz radość osiągały punkt kulminacyjny. I ponownie z książki Edersheima. Według tradycji żydowskiej słup obłoku w dzień, a ognia w nocy, symbolizujący obecność Boga i Jego kierownictwo, po raz pierwszy ukazał się Izraelowi 15 Tiszri, w pierwszym dniu święta. Tego dnia według podania Mojżesz zszedł góry i ogłosił ludowi, iż przybytek Boga ma być wystawiony pośród niego. Zwracamy uwagę na to, że poświęcenie świątyni Salomona i ukazanie się w niej chwały Szekinach miało miejsce w to święto. Ostatni wielki dzień święta był punktem kulminacyjnym całej tej symboliki. Wcześnie rano ludzie z rajskim jabłkiem w lewej ręce i z gałązkami w prawej maszerowali przy dźwiękach muzyki w procesji, na której czele szedł kapłan niosący złoty dzban, by do niego naczerpać wody z sadzawki sylowe leżącej na południe od świątyni. Kapłan, nabrawszy z tej sadzawki wody do złotego dzbana, udawał się z powrotem na dziedziniec świątyni pośród ogłumu i dźwięku cymbał oraz trąb. Czas jego powrotu był tak ustalony, by przybył razem z procesją w momencie, gdy inni kapłani kładli kawałki ofiary na ołtarz całopalenia przy końcu składania zwyczajowych ofiar. Podczas każdego z tych siedmiu dni kapłani obchodzili ołtarz wokoło, mówiąc: o teraz dokonaj zbawienia Jah, o Jah daj pomyślność. Siódmego dnia jednak okrążali ołtarz 7 razy, pamiętając, że mury Jerycha upadły w podobnych okolicznościach, przewidywali bowiem, że wskutek bezpośredniego działania Boga mury pogaństwa upadną przed Jahwę i świat będzie leżał otworem przed jego ludem, który go posiądzie. Potem woda wypełniająca złoty dzban była wylewana na ołtarz. Ceremonię tę uważano za bardzo ważną i najwyraźniej symbolizowała wylanie Ducha Świętego. Natychmiast po wylaniu tej wody zaśpiewano pieśń Alleluja. Składała się ona z psalmów od 113 do 118. Śpiewano je na przemian z odpowiedziami przy akompaniamencie fletu. Kiedy lewici zaintonowali pierwszą linię psalmu, lud ją powtarzał, a na każdą następną linię odpowiadał Alleluja, czyli wysławiajcie Pana. Następnie lewici 3-krotnie deli w srebrne trąby. Tak wyglądało święto namiotów, takie obchodzono w starożytności za czasów naszego Pana. I 7 rozdział Ewangelii Jana, na którym się zastanawiamy, właśnie opowiada o ostatnim święcie namiotów, w którym nasz Pan brał udział. To jest to święto, które miało miejsce w okolicy, gdzieś tam w październiku 32 roku, jakbyśmy chcieli tutaj dokładnie daty podać, na pół roku przed śmiercią naszego Pana, która miała miejsce na wiosnę 33 roku. To jest to ostatnie święto namiotu, w którym nasz Pan brał udział. Werset pierwszy mówi nam, że nasz Pan już od jakiegoś czasu nie chciał przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, by go zabić. Sytuacja była już napięta, bo nasz Pan przecież działał już od dłuższego czasu, wychodzi mniej więcej 3 lata już trwała jego misja. Jego poselstwo się rozeszło, było powszechnie znane, wywoływało wrogość u przełożonych tego narodu, którzy w Jezusie postrzegali zagrożenie.
I tutaj jak czytamy, że bo Żydzi szukali sposobności, by go zabić, no to pisze Żydzi, ale wiemy, że nie chodzi tutaj, że wszyscy Żydzi, zwykli, pospolici Żydzi starali się go zabić. Że tutaj pod Żydami rozumiemy, że władze, przełożeni chcieli go zabić, tak jak tutaj ciekawie pisze w wersecie 13, 7 rozdziału. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Co by tak biorąc na podstawowe znaczenie, które z tego wynika, to by sugerowało, że ci, którzy mówili, to nie byli Żydzi. Ale to też byli Żydzi, ci, którzy o nim rozmawiali, którzy przyszli na święto, się zeszli do Jerozolimy. To nie byli poganie, Polacy czy Ukraińcy. To byli Żydzi, tylko z obawy przed Żydami, czyli przed żydowskimi władzami, przed przełożonymi. Prości Żydzi bali się otwarcie mówić. Więc tutaj widzimy słowo Żydzi, akurat tutaj oznacza władze żydowskie, przełożonych żydowskich, a nie cały naród żydowski. Szukali sposobności, by go zabić. I też czytamy, że w związku ze zbliżającym się świętem wielu zastanawiało się, czy Jezus będzie w nim uczestniczył. Czy przyjdzie na święto, czy też nie przyjdzie na to święto. Bowiem wielu zdawało sobie sprawę z tego, że władze żydowskie, przełożeni żydowski, dążą do tego, by uśmiercić naszego Pana, aby pozbawić go życia. Jak jesteśmy w 7 rozdziale, to w wersecie 25, to widzimy, że ludzie o tym wiedzieli. Czytamy tam. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy. Czy to nie jest ten, którego chcą zabić? Ludzie w Jerozolimie wiedzieli o tym, bo takie rzeczy się bardzo szybko rozchodzą. Wystarczy szepnąć jednemu, on w wielkim zaufaniu powie kolejnemu, a tamten swoim trzem znajomym, a tamten kolejnym swoim pięciu znajomym i takie rzeczy bardzo szybko się rozchodzą, więc taka wieść, nawet jeżeli nie, no, przełożeni nie głosili tego otwarcie, bo na pewno nie głosili tego otwarcie, nie krzyczeli, że zabijemy Jezusa, tylko między sobą tak rozmawiali, to wystarczyło, że któryś powiedział komuś ze znajomych je i wieść bardzo szybka się na ten temat rozeszła. Więc tutaj jest, taka jest ta sytuacja. Między innymi możemy powiedzieć, że z tego powodu nasz Pan nie chciał być na tym święcie od samego początku. Bo On chciał, wykorzystując tą symbolikę tego święta i to, co było czynione w ostatni dzień tego święta, chciał podać swoje nauki. Między innymi to, co mamy podane, co będziemy za chwilę analizowali w wersecie 37 i 38, co nas najbardziej ciekawi. Najbardziej stosownym dniem do podania tej treści i do tego, by Żydzi byli najbardziej przygotowani do jej przyjęcia, był właśnie ostatni dzień święta. Dlatego nasz Pan nie chciał być od samego początku, bo wiedział, że Jego obecność, te ich mordercze pragnienia wzbudzi tak wielką wrogość wśród przywódców narodu izraelskiego, że mogą chcieć Go zgładzić, zanim przyjdzie ostatni dzień święta, co oczywiście by naszego Pana nie zgładzili, bo były takie sytuacje, przecież mamy zapisane w Ewangeliach, że chciano go zgładzić, ale nie zgładzono, bo to nie był jeszcze właściwy czas. Więc nasz Pan na pewno by wtedy się wymknął im i zgładzony by nie został, ale nie mógłby wygłosić tych swoich nauk, które chciał koniecznie wygłosić w tym momencie, bo to był najlepszy moment na ich wygłoszenie. Nasz Pan wiedział, że jego życie jest pod boską ochroną, ale nie kusił opatrzności nieodpowiedzialnym zachowaniem. Nie mówił sobie, Żydzi chcą mnie zabić, ale co mnie tam, Bóg będzie mnie chronił, pójdę tam. Tylko dostosowywał swoje postępowanie do istniejących warunków. I do takiego też podobnego postępowania zachęcał swoich uczniów, mówiąc, że a gdy was prześladować będą w jednym mieście, to co? Siedźcie i liczcie na to, że tutaj w cudowny sposób Bóg was wyrytuje i że bramy więzienia się będą otwierały same? No, zdarzało się tak, w przypadku apostoła Piotra się zdarzyło, ale to nie jest ogólna zasada, to jest raczej, to jest wyjątek, że Bóg w cudowny sposób interweniował i może interweniować i po dzień dzisiejszy, ale ogólna zasada jest, a gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. I tak samo nasz Pan, ponieważ go prześladowali w Judei, bo tam przecież Jerozolima, w Judei kapłani, przełożeni i Sanhedryn i wszyscy oni tam się znajdowali, więc to było szczególne niebezpieczne miejsce dla niego. Nasz Pan chodził po Galilei, która już pod takim bezpośrednim wpływem władz żydowskich, tych przełożonych żydowskich się nie znajdowała, więc gdzie nie groziło mu niebezpieczeństwo.
Tutaj mamy jeszcze opisaną tą sytuację z jego braćmi, którzy go namawiali, żeby szedł i żeby pokazał, jakie to cuda czyni. Ale tutaj apostoł Jan, to piszący, pisze nam, że nawet jego bracia w niego nie wierzyli. Tak, w wersecie 5, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. To jeżeli nie wierzyli w niego, a mimo wszystko zachęcali go, żeby pokazał światu, jakie to cuda czyni, no to z tego można wyciągnąć wniosek, że chcieli, by mądrzy ludzie zobaczyli to, co Jezus czyni, nie tacy prości ludzie w Galilei, tylko najmądrzejsi przedstawiciele tego narodu, będący w Jerozolimie, żeby zobaczyli, żeby krytycznie ocenili, dostrzegli wiarę i mogli odrzucić jego twierdzenia i cuda. Bo skoro w niego nie wierzyli, jak tutaj apostoł Jan to komentuje, no to taka musiała być ich motywacja. Więc nasz Pan, nie chcąc przeszkodzić swojej misji, nie przyszedł na święto na samym początku, co nie przyniosło oczywiście szkody jemu samemu, jego nauczaniu, bowiem chociaż naszego Pana nie było, to jego nauki były już wtedy, po 3 latach jego działalności, były powszechnie znane i wszyscy o nich mówili, rozważali, komentowali, tak jak zresztą czytamy w wersecie 12, 7 rozdziału. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Chociaż naszego Pana nie było, to i tak o nim i o jego naukach mówiono. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili przeciwnie, przecież lud zwodzi. No i dochodzimy teraz, że zbliża się koniec tego święta i pojawia się nasz Pan, udaje się do świątyni i zaczyna nauczać. Była to stosowna chwila, bowiem na koniec święta lud przeżywał szczyt swoich uczuć religijnych, bo to z każdym dniem się tak narastało, to się potęgowało. Ludzie byli wyłączeni ze swojego codziennego życia, bo tak ogólnie, jak sami dobrze wiemy, ta codzienność i pieczołowanie o ten żywot jest czymś, co przytłacza religijność i duchowość w człowieku i łatwo się w tym zatracić. Lud to już cały tydzień oderwany jest od swoich codziennych obowiązków. Nie wykonują pracy zawodowej ani w swoich warsztatach, ani na polach, tylko uczestniczą w tych właśnie procesjach, w tej są obecni przy składaniu ofiar w świątyni, rozmawiają o naukach Jezusa. W związku z tym lud przeżywa szczyt uczuć religijnych, a Jezus właśnie ten moment uznał za najbardziej stosowny do tego, by zwrócić im uwagę na głębokie, duchowe rzeczy symbolizowane przez nich rok w rok podczas tego święta, poprzez różne ceremonie i symbole, które tutaj wówczas były odprawiane. Jezus uznał, że właśnie ten moment będzie najlepszy, by zwrócić im uwagę. I teraz zakłada się, bo to Ewangelia o tym nie wspomina dokładnie, który to był moment. Dochodzimy do wersetu 37-38, gdzie jest powiedziane, że w ostatnim wielkim dniu święta, to wiemy, że to było w ostatnim dniu święta, ale w którym momencie tego dnia nie wiemy, ale skoro nasz Pan chciał wybrać najlepszy moment, to najlepszy moment był ten, w którym kapłan wylewał wodę na ołtarz stojący na dziedzińcu, ze tego złotego dzbana, tą wodę, którą przyniósł w tej procesji z sadzawki Syloe i wylewał ją jako ofiarę, napój ofiarny dla Jahwe, wylewał ją na ołtarz. Pamiętajmy, że klimat tam jest ciepły, no, teraz nawet tam nie trzeba przypominać, bo nasz klimat też jak dzisiaj, wiele dni w lipcu i w czerwcu, jakie mieliśmy, też nam był bardzo ciepły, więc prawie że taki jak już tam, więc najłatwiej jest nam to zrozumieć, że w tamtejszym ciepłym klimacie no, ludzie odczuwają pragnienie. Jak najbardziej, bo jak jest gorąco, tym bardziej chce się pić, bo ta woda ucieka z człowieka przez pocenie się. Tłumy musiały odczuwać pragnienie, a w takiej sytuacji, jeżeli ktoś i tak jest spragniony, jak jeszcze widzi, że woda jest wylewana, to tym bardziej wzmaga to jego pragnienie, że właśnie, że to w tym momencie, w którym kapłan wylewał tę wodę, Jezus oznajmił to, co stanowi kwintesencję, główną treść naszej lekcji zapisaną w wersetach 37-38, gdzie czytamy, że a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. No właśnie, kto pragnie, a tutaj przed nim tłum spragnionych ludzi.
mówienie o piciu to jest najlepsze dla ludzi, którzy mają pragnienie. Podobne treści nasz Pan przekazywał, to co mamy zapisane, to jest ten trzeci rozdział Ewangelii Jana. Trzeci rozdział, gdzie jest rozmowa z Samarytanką zapisana. To tam też mówi o piciu wody i o tym, że on ma wodę, która gasi pragnienie tak, że już nikt więcej ktoś nie będzie pragnął. I mówi to też Samarytance, która jest spragniona, bo przyszła zaczerpnąć wodę ze studni, która tam się znajdowała. I tak samo tutaj, tym spragnionym ludziom Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. No tutaj Żydzi, którzy usłyszeli te słowa, musieli być zdumieni, ale być może byli już przyzwyczajeni po 3 latach misji naszego Pana, bo to nie pierwszy raz nasz Pan podawał niezrozumiałe treści, niejasne zdania i co to znaczy z wnętrza, czy jegoś popłynął rzeki wody żywej. Widział ktoś coś takiego? No nie, nikt nie widział czegoś takiego, ani wtedy nikt nie widział, ani po dzień dzisiejszy nikt z nas też takiego nie widział. Z wnętrza żadnego człowieka, rzeki, żadnej wody jeszcze nigdy nie popłynęły. I to jeszcze wody żywej, czyli, czy też wody żywota w starym przykładzie, czyli wody dającej życie. Postaramy się za chwilę sobie wyjaśnić, o czym to nasz Pan mówił. Teraz weźmy teraz, pytanie jest takie. Nasz Pan mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To co? Czy nasz Pan chciał powiedzieć, oto ja mam wielką cysternę, 10 tysięcy litrów wody, starczy do każdego dawać kubki po 0,5 litra wody, każdemu naleje i ugasi pragnienie? Nie, nasz Pan nie miał żadnej cysterni z wodą i nasz Pan nie oferował literalnej wcale wody. Tak jak Samarytance nie oferował literalnej wody, bo chociaż to widać po tym, że mówił, że kto się napije jego wody, to już nigdy nie będzie pragnął. W przypadku literalnej wody, no to nie ma czegoś takiego. Można się napić do woli, ale to nie znaczy, że jutro nie będę chciał pić, bo też będę chciał pić. I ta woda nie starczy nikomu, nawet na kilka dni, a co dopiero do końca życia, żeby miała mu starczyć taka literalna woda. Więc jeżeli nasz Pan mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, nie ma na myśli literalnej wody, po której nasz Pan nie miał. A po drugie, moglibyśmy powiedzieć, nasz Pan, jak dobrze wiemy, nie przyszedł po to, by rozwiązać problem literalnego głodu i niedoboru wody, jakie są na świecie. Tutaj tylko mówił o wyższych tutaj rzeczach. Więc wszyscy mają jakieś tam pojęcie o tym, czym jest naturalne pragnienie czy łaknienie i wiedzą, jakie odświeżenie daje literalna woda człowiekowi, który jest spragniony tej wody, bo jest gorąco, bo już nie pił jakiś czas, to wiemy, jakie ukojenie daje ta woda, to każdy z nas ma jakieś o tym pojęcie. Ale nasz Pan miał na myśli pewne inne pragnienia i tęsknoty ludzkiej natury, które także wymagają zaspokojenia, bowiem niezaspokojone powodują niepokój i zmartwienie. I nasz Pan oferował zaspokojenie właśnie takich pragnień. Jeśli kto pragnie, to niech przyjdzie do mnie i pije. Cóż to za pragnienia, tęsknoty serca? No, to wiele tutaj można by rzeczy powiedzieć. Lista jest niekończąca się. Zawsze można by dorzucić jakiś element do niej. Jako przykład możemy podać pragnienie odpoczynku, pokoju, radości, społeczności i tym podobne rzeczy. To właśnie do takich nasz Pan się zwracał. I to właśnie o takich nasz Pan w swoim słynnym kazaniu na górze powiedział: błogosławieni, którzy łakną i pragną. Którzy mają właśnie takie pragnienia. Nasz Pan nie powiedział, że błogosławieni, którzy żyją w krajach, gdzie jest niedobór wody. I z tego powodu żadne błogosławieństwo dla nikogo nie wynika. Jeżeli człowiek pije za mało wody, to przez dłuższy czas jedyny skutek jest taki, że ponosi stratę na swoim zdrowiu fizycznym, jeżeli nie dostarcza odpowiedniej ilości wody swojemu organizmowi przez dłuższy czas, to ponosi straty. A jak nie dostarcza w ogóle, to jak wiemy, bardzo szybko bez wody można umrzeć. Dużo, dużo szybciej niż bez jedzenia. Woda, okazuje się, organizm potrzebuje, jest bardziej uzależniony od dostarczania wody niż od dostarczania pokarmu, bo chyba z tego co wiem, kilka razy szybciej można umrzeć, się odwodnić i z tego powodu zakończyć swój żywot niż z powodu braku pokarmu stałego. Więc nasz Pan, gdy mówi błogosławieni, którzy łakną i pragną,
Bo teraz tak, łaknął, czyli odczuwają właśnie to pragnienie, ten niedosyt, to błogosławieni są ci, którzy pragną pokoju, radości, społeczności, którzy potrzebują ukojenia. Od czego moglibyśmy zapytać? No od przede wszystkim od grzechu, który dręczy człowieka. Czy nasz Pan swoje słowa kieruje do tych, przede wszystkim do tych, którzy boleją z powodu swojej grzeszności? No, którzy są grzeszni, bo wszyscy są grzeszni, ale niektórym to nie przeszkadza wcale, że są grzeszni, bo jest im z tym dobrze, bo jest to korzystne dla nich z takiego czy innego punktu widzenia. To nie do takich nasz Pan mówił, bo oni nie łakną ani nie pragną. Błogosławieni są ci, którzy zdając sobie sprawę ze swojej grzeszności, boleją nad tym, no i próbują z tym walczyć, ale własnymi siłami ponoszą ciągle klęskę, bo ciągle coś jest nie tak. No tutaj trudno nie wspomnieć o Marcinie Lutrze, który właśnie był dobrym przykładem, który przez całe lata próbował swoimi uczynkami ustanowić własną sprawiedliwość, ale jego czułe sumienie zawsze mu mówiło, że zawsze coś jest nie tak w jego postępowaniu i prawie od zmysłów odchodził. Tak bardzo go to bolało, tak bardzo mu to doskwierało, bo czuł, że boskie potępienie spada na niego z tego powodu najmniejszego grzechu i niedociągnięcia, jakiego się dopuszcza. To Jezus do takich właśnie mówił, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja to właśnie pragnienie sprawiedliwości ukoję kimś takim. Więc nasz Pan mówi do tych, którzy mają pragnienie lepszych rzeczy od tych, które posiadają. I nie mówimy o lepszych rzeczach materialnych, tylko mówimy o rzeczach duchowych. Nasz Pan właśnie wzywa tych, którzy łakną i pragną, i to do nich mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. No pije co? Pije się wodę. A woda w Biblii jest symbolem czego? Woda jest symbolem prawdy. I ta prawda o usprawiedliwieniu z wiary, tutaj na początek, to jest no, dla grzesznika, to jest balsam na jego grzeszne rany. Bo ona da, dzięki temu grzesznik, tak jak Marcin Luther, osiągnął przekonanie, że może być usprawiedliwiony przed Bogiem. I Bóg się na niego nie gniewa, pomimo tego, że jest grzeszny i ma niedociągnięcia w przestrzeganiu absolutnej sprawiedliwości. Bo przez ofiarę Jezusa, dzięki wierze grzesznika w tę ofiarę, Bóg może spojrzeć na grzesznika poprzez szatę sprawiedliwości Chrystusowej, która przykrywa grzeszność grzesznika i tej grzeszności nie widać, więc Bóg kogoś takiego może przyjąć do społeczności ze sobą, ustaje stan wrogości między grzesznikiem a z Bogiem. Bóg patrzy na kogoś takiego jak na przyjaciela, kogoś, kto jest z nim w dobrych relacjach. Więc komuś, kto bardzo bolał i długo starał się osiągnąć własną sprawiedliwość, to jest największe ukojenie w życiu, jakie może go spotkać. Dlatego nasz Pan o tym mówi. Nam się może to wydawać taką rzeczą prostą i oczywistą, usprawiedliwienie z wiary, ale to dlatego, że no może słyszymy od dziecka o tym, a jak nie od dziecka, to od dziesięcioleci, od wielu lat. I to takie proste i oczywiste, że wiedzieliśmy o tym zawsze i nigdy nie staraliśmy się i ustanowić sprawiedliwości w oparciu o własne uczynki, a nasze sumienie potępiało nas wtedy, że wciąż nam się nie udaje. Jak ktoś nie zna tej walki o sprawiedliwość, którą ktoś toczy i ciągle przegrywa i ból, jaki to sprawia, to ma problemy zrozumieć, jak wielką rzecz tutaj oferuje nasz Pan. To poczytać historię Marcina Lutra i jego walkę i jego utrapienia, jakie przechodził, zanim znalazł tą właśnie wodę, którą oferuje nasz Pan, to będzie można cokolwiek zrozumieć, jak wielka jest ta rzecz, jak wielka jest to wartość, która no, przewyższa każdą wartość jakiejkolwiek materialnej rzeczy, jaka istnieje na tym świecie. Bo żadna z rzeczy tego świata nie może dać ukojenia zbolałej duszy człowieka. Mówimy człowieka, który pragnie dobrych rzeczy, bożych rzeczy. Nie takiego człowieka, który z powodu swojego zdegradowania moralnego, umysłowego i fizycznego jest szczęśliwy, gdy tapla się w błocie grzechu i gdy nic go nie boli i świetnie mu się powodzi, to czuje się zupełnie szczęśliwy i nie odczuwa żadnych niezaspokojonych pragnień. No, może tak być, ale to jest stan przejściowy, który może trwać jakiś czas, ale na pewno
minie i ostatecznie spotka go właśnie ten niedosyt i konsekwencje takiego postępowania na pewno prędzej czy później dotrą. Więc w wieku Ewangelii nasz Pan poszukuje takich właśnie pragnących jednostek i je znajduje i daje im pić ze strumienia łaski i prawdy, w której znajdują zadowolenie, pociechę, radość, pokój, odpoczynek i błogosławieństwo, których świat nie może ani dać, ani odebrać. Więc błogosławieni są, którzy pragną, a jeszcze bardziej błogosławieni, uprzywilejowani są ci, którzy nie tylko pragną, ale którzy tą wodę znajdują i rzeczywiście ją piją, bo oni znajdują prawdziwe ukojenie. W wersecie 39 naszego 7 rozdziału Ewangelii Jana apostoł Jan, komentując słowa naszego Pana, wyjaśnia pierwszą ich część, lecz nie drugą. Bo w 39 wersecie apostoł Jan pisze tak: a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czyli to są słowa naszego Pana: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To, co nasz Pan tutaj oferuje, to apostoł Jan później wyjaśnia, że Duch jeszcze Święty nie został udzielony, ten właśnie Święty Duch zrozumienia prawdy Bożej, bo powiedzmy sobie szczerze, że w tym momencie, w którym nasz Pan wypowiadał te słowa, to nie tylko Żydzi nie mieli zielonego, naród w ogólności nie miał zielonego pojęcia, co on mówi. Apostołowie, jego najbliżsi uczniowie też nie rozumieli tych słów. To zrozumienie przyszło dopiero po tym, jak zostali w dzień Pięćdziesiątnicy spłodzeni z ducha. To im się to wszystko przypomniało, tak jak Jezus powiedział, że przyjdzie ów duch, pocieszyciel, on go wyśle i on przypomni wam wszystko to, co słyszeliście ode mnie. Nie tylko przypomni, ale wtedy zrozumiecie, te rzeczy staną się dla was jasne. No i nasz apostoł Jan mówi, że ten Duch Święty jeszcze nam nie został dany. Otrzymanie tego Ducha Świętego, może być ducha zrozumienia, ducha prawdy, jest zaspokojeniem pragnień człowieka. Bo wtedy człowiek jest w stanie zrozumieć wszystkie te rzeczy, jak wygląda sytuacja z nim samym, z jego grzesznością, jaka jest droga powrotu do Boga, zależnie jeszcze od czasu, bo tak, przez ten duch to rozumiemy to właśnie spodzenie z ducha, ale przez ducha rozumiemy także i prawdę, jej zrozumienie. Więc ta prawda daje także zrozumienie nie tylko sytuacji człowieka w danej chwili, ale także zrozumienie sytuacji całej ludzkości, jaki jest plan Boga w stosunku do całej ludzkości, co Bóg przewiduje. I to także jest kojące dla kogoś, kto tym żyje, kto się przyjmuje tym, komu nie jest na przykład obcy los bliźnich, czy też jego rodziny, to dzięki temu też ma ukojenie. Na przykład ktoś, kto bardzo miłował swojego członka rodziny, który w tym życiu źle postępował. No i on o tym dobrze wie, że źle postępował i umarł. I wielu mu powie, no, że tak jak źle postępował, no to co teraz z nim jest, no to poszedł do piekła i na wieki wieków będzie męczony. No a jeżeli się kogoś miłuje, a jeśli się słyszy, że on ma być ten ktoś, ma być na wieki wieków i to strasznymi mękami, najgorszymi, jakie sobie można tylko wyobrazić, męczony, no to ktoś taki nie ma pokoju w swoim sercu. Z tego powodu, że tak go dręczy i wręcz niszczy, jeżeli takimi rzeczami się przyjmuje, bo większość ludzi słyszy takie rzeczy, a się tym zupełnie nie przyjmuje. Ale to tacy nie szukają w ogóle ukojenia i nie do takich Jezus mówi zupełnie. On mówi tylko do tych, którzy tego ukojenia szukają. To jak się dowiedzą, że ten, kogo miłowali, choć źle postępował w tym życiu, to jest dla niego szansa w przyszłości, bo jest restytucja przewidziana, bo tak mówi Duch Boży, prawda Boża, no to doznaje ukojenia. To ukojenie jest od Jezusa pochodzące, bo to jest możliwe w oparciu o okup, który Jezus złożył. Bez złożenia okupu to nie byłoby i szansy nawet dla tych, którzy wszystkich swoich sił starali się dobrze postępować. A tak, dzięki ofierze Jezusa, to jest szansa nie tylko dla tych, którzy bardzo w swoim życiu starali się być dobrymi i pobożnymi, ale także dla tych, którzy w ogóle nie starali się być pobożnymi. W ogóle ich te rzeczy nie interesowały. Zajmowali się swoimi ziemskimi pragnieniami i ich realizacją, że dla nich szansa też jest, bo Jezus za każdego śmierci
skosztował i każdy w jego okupie jest objęty, więc to daje ukojenie. I im więcej ktoś pije z Ducha Bożego, przyswaja sobie prawdy jej ducha, bo to tutaj to rozumiemy, to tym bardziej jest nasycony, zadowolony i tym mniej odczuwa jakieś niezrealizowane, nieosiągnięte pragnienia, bo w porównaniu do tego, co zawarte jest w wielkim planie Bożym, co prawda Duch zapewnia, że zostanie zrealizowane, bo przecież Bóg jest gwarantem realizacji tego, to wszystkie Jego własne, prywatne, drobne plany, nawet jeżeli się nie udają, nie są pomyślnie przeprowadzane, to są tak małe i nieistotne rzeczy, że bledną i odchodzą w cieni, po prostu się tym nie martwi, bo wie, że jest wielki plan Boga i że sprawiedliwość zostanie na ziemi usprawiedliwiona, ustanowiona, więc nawet jeżeli w tej chwili dzieje się niesprawiedliwość i to nawet jemu jest nas niesprawiedliwość wyrządzana, to ma pociechę w tym, że nie zawsze tak będzie, że będzie kiedyś sprawiedliwość, a po drugie ma jeszcze drugą pociechę, jeszcze większą, mówiącą, że jeżeli tą niesprawiedliwość, która mu się dzieje teraz, zniesie we właściwym duchu, to z tej niesprawiedliwości będzie miał w przyszłości wielkie korzyści, bo niesprawiedliwość znoszona we właściwym duchu prowadzi do rozwinięcia pięknych, cennych zalet charakteru, czyli pracuje na jego rozwój duchowy, innymi słowy pracuje na jego zbawienie, pracuje na jego życie wieczne, przyczynia się do jego osiągnięcia. Tak więc, jak to pamiętam, w jednym wykładzie jakiś brat powiedział kiedyś, że jak przyjdzie w tysiącleciu do rozliczania wszystkiego i że ktoś, kto wyrządził nam zło, w ramach rozliczenia tego będzie musiał przyjść i przeprosić za to zło. I on powie, przepraszam, a ty wtedy powiesz, dziękuję. Bo przez to zło ja skorzystałem, ja się rozwinąłem. Oczywiście mówimy o wiernych i o tych, którzy we właściwym duchu to przyjęli, to zło im wyrządzane, to wtedy ich to rozwinęło i w sumie wyrządziło im pod boską opatrznością, pod boskim zrządzeniem, wyrządziło im wiele dobrego, także summa summarum, to tak, że nawet wdzięczność można by odczuwać. Oczywiście ci ludzie nie planowali, wyrządzający niesprawiedliwość, krzywdę, nie planowali niczyjego dobra, ale ponieważ oni są mali, a nad nimi jest Bóg, to Bóg potrafi tak to obrócić, wykręcić, żeby dla Jego wiernych wyszło to na dobre. Więc im bardziej ktoś tego Ducha Bożego nabywa, tym bardziej czuje się ukojony. To jego pragnienie sprawiedliwości, lepszych rzeczy jest tym bardziej zaspokojone już w tym życiu. No a w pełni zaspokojone zostanie, gdy osiągniemy podobieństwo do naszego Pana jako doskonałego człowieka. Czyli gdy ludzie, jako ludzie staniemy się doskonali. Ci, którzy byli narodzeni z Ducha, nowe stworzenia, nasyciły się w pełni w chwili swojego zmartwychwstania. Kiedy otrzymały podobieństwo niebiańskiego obrazu, tak jak psalm mówi, że gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności Twojej, no to tej obliczności Twojej, Bożej, Chrystusowej, nasycili się w momencie zmartwychwstania, kiedy dostali ciało takie same, jak ma nasz Pan. No i tutaj apostoł Jan w wersecie 39 mówi, że Duch Święty nie był dany. No to rzecz oczywista, że Duch Święty wtedy nie był dany, bo nie mógł być dany, dopóki nasz Pan nie złożył ofiary, dopóki nie udał się do nieba, nie przedstawił tej ofiary swojemu Ojcu i Ojciec, dopóki jej nie przyjął. To spłodzenie z Ducha, zdjęcie wyroku Adamowego nie mogło zostać dokonane, dopóki to się nie stało, więc jest rzeczą oczywistą to, co apostoł Jan mówi, że Duch Święty nie był jeszcze dany, bo został dopiero dany w dzień Pięćdziesiątnicy, jak to Dzieje Apostolskie na swoim początku zapisują. Tu nie ma co nad tym się dłużej rozwodzić. I teraz przejdźmy do tych słów chyba najbardziej niezrozumiałych, zapisanych w wersecie 38. Kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Te słowa mogą być niezrozumiałe, bo one się jeszcze nie wypełniły. W ogóle, w żadnym stopniu tutaj się nie wypełniły, bo jak znam, nikt tych rzek wody żywota nie widział, żeby gdzieś sobie żeby płynęły takie rzeki wody żywota. I to jeszcze z wnętrzności, czyli żeby wypłynęły. To ukojenie, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, no to się wypełnia w wieku Ewangelii.
ci, którzy pragną tych lepszych rzeczy, ukajenia, jakie prawda Boża, prawda Jezusowa, Jego Duch dają prawdziwie wierzącym, tak? Jak najbardziej. Możemy powiedzieć, wypełniło się w wieku Ewangelii, wypełnia się w pewien stopień dla tych, którzy nie są spłodzeni z Ducha, czy którzy tego Ducha nabywają w swoim życiu, także się wypełnia. Tak. Natomiast to z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej, to na przyszłość, na wiek tysiąclecia i to na czas, kiedy Królestwo Boże będzie tutaj na ziemi, kiedy to pośredniczące panowanie naszego będzie trwało. Bo w dzień Pięćdziesiątnicy naśladowcy zaledwie zaczęli pić z duchowych prawd, łączących ich w jedno ciało, składające się z wielu członków, no, których głową oczywiście jest Jezus, a w wieku tysiąclecia z tego ciała będzie płynął strumień wody życia, błogosławiący cały świat. I tutaj mówimy, że z wnętrza popłyną rzeki wody żywej, to z wnętrza Chrystusa, głowy i ciała, bo wszyscy, nasz Pan, gdzie indziej mamy podane w Ewangeliach, że Kościół jest przedstawiony pod symbolem ciała, którego głową jest nasz Pan, a te 144 tysiące to są członkami tego ciała. Oni są razem i tą wodę życia, dającą życie klasie restytucyjnej, to z nich będzie wypływała. I to nasz Pan miał na myśli, że z wnętrza Jego, bo to z tego człowieka, to pod którym Kościół jest ukazany, popłyną rzeki wody żywej. Czyli jakie woda przedstawia prawdę, więc rzeki wody żywej to rzeki prawdy dające życie, prawdy dającej życie. Tak jak woda daje życie człowiekowi, bo bez niej nie można żyć bardziej niż nawet od pokarmu. Tak samo tutaj mamy podane, ta woda da życie klasie restytucyjnej, a dodatek sugestia tu jest taka, że tej wody to chyba będzie sporo, bo popłyną rzeki wody żywej. Nie strumień, nie dzbanek wody żywej, nie strumyczek, nie nawet jedna rzeka, ale jest liczba mnoga. Rzeki wody żywej, bo tej wody będzie tak dużo, że dopłynie do każdego zakątka ziemi, że przyjdzie czas, że wypełni się to, co pisał prorok Habakuk i to, co pisał prorok Izajasz, a pisali oni takie słowa. Ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełniona. Tak pisał Habakuk w 2 rozdziale, 14 wersecie. A Izajasz w 11 rozdziale i 9 wersecie pisał, ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Podobne słowa. Więc uświęcenie w Jezusie Chrystusie, pijący z tego strumienia wody życia w wieku Ewangelii, są tymi, o których nasz Pan powiedział, że Jego łaska i prawda będą w nich jako źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I teraz odwołamy się właśnie do tego obrazu, o którym mówiłem z rozmowy Jezusa z Samarytanką. To jest jednak, jak wspominałem, że trzeci rozdział, to jest czwarty rozdział Ewangelii Jana, gdzie jest zapisana rozmowa Jezusa z Samarytanką. I nas interesuje werset 14. Jana 4:14. Gdzie do Samarytanki Jezus mówi tak. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Nie będzie pragnął na wieki, mówi nasz Pan tutaj, bo nic z wyjątkiem prawdy Bożej nie daje pełnego, trwałego ukojenia i zadowolenia. Nie koi trosk i strapień człowieka. Ci, którzy piją tę wodę, czyli tą prawdę od Jezusa, to nie pragną ludzkich filozofii, ludzkich wymysłów, bowiem w prawdzie Bożej znaleźli ukojenie, a ponadto trwanie w niej daje im życie wieczne, po pierwsze im samym, a ponadto dodatkowo stają się źródłem prawdy dającej życie wieczne ludzkości w tysiącleciu. Bo nasz Pan mówi, że nie tylko sam się nasyci, nie będzie pragnął na wieki, nie tylko sam uzyska ukojenie, no i też sam uzyska, bo można powiedzieć, że stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Więc możemy powiedzieć, że w tym jest także myśl, że i sam uzyska życie wieczne, bo skoro będzie miał źródło żywota sam sobie, to nawet idea nieśmiertelności można się jej doszukać w tym, która jest przecież obiecana członkom Kościoła w wieku Ewangelii. A po drugie, to źródło wytryskujące, to wytryskujące także dla innych, nie tylko dla niego. W tysiącleciu z niego będzie wytryskiwała prawda dająca życie milionom czy miliardom ludzkości. Więc każdy prawdziwy naśladowca z wieku Ewangelii jest źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
Kiedy te źródła się zejdą razem i połączą z Panem, to wówczas oblubieniec i oblubienica będą stanowić wielką rzekę wody życia dla innych. No tak jak widzimy, źródła czy źródełka, taki jest początek nawet największych, najpotężniejszych rzek, które przy swoim ujściu mogą mieć czasami kilka kilometrów szerokości. Na początku każde z nich rozpoczyna jako malutkie źródełko gdzieś tam wysoko w górach. Później źródełko płynie sobie w dół, dołączają inne źródełka, robi się potężne źródło, mała rzeczka, rzeka, a w końcu robi się potężna rzeka. I tutaj, jak mamy to powiedziane, że gdy członkowie Kościoła łączą się z naszym Panem w pierwszym zmartwychwstaniu, to mamy połączenie 144 tysięcy członków plus naszego Pana, to robi się rzeczywiście wielka, potężna rzeka z połączenia takiej ilości źródeł. I to jest, będą stanowić wielką rzekę wody życia dla innych. O tej rzece mówi nam objawienie 22 rozdział. 21 podaje nam obraz członków ciała Chrystusowego połączonych ze sobą w chwale jako nowe Jeruzalem. A w 22 rozdziale, to już od pierwszego wersetu 22 rozdziału, mamy mowę o rzece wody życia. Jest to ta sama woda, o której mówił nasz Pan w 38 tutaj wersecie, że z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. To jest ta sama rzeka, o której wody żywej, o której mówi objawienie 22:1, która wypływa ze stronu Boga i Baranka w tym właśnie Nowym Jeruzalem i daje życie, służy do leczenia narodów, tam te drzewa posila, ta liście tych drzew, tak znamy to, te obrazy nie tak dawno, kilka miesięcy temu na wiosnę badaliśmy je na naszych badaniach. Więc na zakończenie możemy powiedzieć, że tak, słowa naszego Pana, te z wersetu 37 i 38, wskazywały na błogosławieństwa udzielane w wieku Ewangelii, Jego naśladowcom. W tej części, jeśli kto chce, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a znajdzie ukojenie. To jest na wiek Ewangelii. Natomiast, że kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, no to to jest mowa o błogosławieństwach, jakie w wieku tysiąclecia popłyną od tych, którzy przyszli w wieku Ewangelii, którzy razem z Panem będą połączeni i razem z Jezusem będą tych błogosławieństw udzielali. Kościół z naszym Panem stają się w wieku tysiąclecia, nas są nazywani drugim Adamem i drugą Ewą. Bo tak jak ten pierwszy z ogrodu Eden, Adam i Ewa, są naszymi rodzicami, bo dali życie całej rasie ludzkiej. Oczywiście życie takie już utracone, tak? Ten przywilej, nie prawo do życia, tylko przywilej życia, rozumiemy te rzeczy. Tak drugi Adam, Chrystus, druga Ewa, Kościół, dadzą prawo do życia człowiekowi po raz kolejny, bo człowiek, by żyć, potrzebuje prawa do życia. My, naszym głównym problemem jest to, że nie mamy prawa do życia, dlatego musimy umrzeć, bo jesteśmy tego prawa pozbawieni, a oni to prawo dadzą i stają się rodzicami ludzkości, drugimi rodzicami ludzkości, bo to od nich będzie pochodziło, bowiem daje je Jezus, ale tak jak to Biblia przedstawia, małżonka uczestniczy ze swoim mężem we wszystkim tym, co mąż czyni. W związku z tym, jak on to czyni, to Kościół także razem z nim działa w tym. I jest powiedziane, że to z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Nasz Pan nie mówi, że wiadomo, że to on tutaj jest główną jednostką, ale on nie mówi, że ze mnie popłyną, z mojej wnętrzności, tylko z wnętrza tego, który przyjdzie do mnie i będzie pił. Tym przywilejem obdarzania życia nasz Pan chętnie się dzieli z członkami klasy swojej oblubienicy i też im to daje. I na koniec Księgi Objawienia, w jednym z ostatnich wersetów, jest właśnie podane zaproszenie do picia z owej rzeki wody żywota. Jak zajrzymy do Objawienia 22:17, jeden z ostatnich wersetów Biblii mówi nam tak. A duch i oblubienica mówią. Duch, prawda, oblubienica, wiemy, Kościół. Czyli ci, którzy pili z wody, którą nasz Pan dawał im w wieku Ewangelii. To więc duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. No, nic tylko powiedzieć. Amen.